Dobry wieczór. Na pewno to spotkanie miało takie, można powiedzieć, dwa oblicza. Początek tego meczu był zły w naszym wykonaniu. Straciliśmy w prosty sposób dwie bramki, które na pewno wpłynęły na to, że trudno nam było wejść powtórnie w ten mecz. Na pewno z tak dobrym zespołem, jakim jest Lechia Gdańsk, która ma wartościowych piłkarzy, nie można sobie pozwolić na takie proste straty bramek. Gdyby te bramki padły po pięknych akcjach, to można rozgrzeszyć zawodników. Tak nie było. Wróciliśmy do gry po bramce kontaktowej na 2-1 i myślę, że w drugiej połowie w niektórych sytuacjach napędziliśmy mimo wszystko strachu Lechii, która też miała swoje okazje, ale takim kluczowym momentem moim zdaniem to była sytuacja, w której był faulowany Jarek Niezgoda. W mojej opinii, jak nie również nie tylko mojej, w ten faul równie dobrze można było zakwalifikować na czerwoną kartkę. Tydzień wcześniej to myśmy zostali ukarani w identycznej sytuacji. Tu taka podobna sytuacja była inaczej zinterpretowana. Oczywiście dążyliśmy do wyrównania do samego końca. Też była sytuacja po dobrej akcji prawą stroną, gdzie Jarek Niezgoda przewrócił się. Nie wiem, czy nie trafił w piłkę, czy ktoś mu pomógł przewrócić się. No i przegrana stała się faktem. Oczywiście, tak jak powiedziałem, Lechia to jest klasowy zespół, ale mogliśmy tu się pokusić przy odrobinie szczęścia o wywiezienie tego jednego punktu. Dziękuję. No co, zaczęliśmy mecz z wysokiego C, taki jak sobie założyliśmy. Uważam, że graliśmy wyśmienicie. Szliśmy dwie piękne bramki, także nie było żadnego zagrożenia i nagle raptem ten mecz zaczął wyglądać zupełnie inaczej. Nie byłem zadowolony, szczerze wam powiem, że z pierwszej połowy, jeśli chodzi o, może nie nonszalancję, ale takie podejście do gry, które nas nie powinno cechować. Uważam, że druga połowa, jeśli chodzi o team spirit, jeśli chodzi o zaangażowanie i granie już w piłkę, to wyglądało to zdecydowanie lepiej. Były momenty oczywiście, gdzie powinniśmy podwyższyć wynik. Uważam, że patrząc na 90 pełnych minut, na pewno zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Tak jak powiedziałem, szkoda tego momentów, takich przestojów, bo to nie powinno nas cechować. A z drugiej strony na pewno punkty i miejsce w tabeli na pewno nas cieszą. Dziękujemy. Prosimy o pytania. Trenerze, wiemy, że nie ma pan w zwyczaju chwalenia swoich piłkarzy po meczu, tak samo jak ganienia, ale na pewno kilka słów trzeba poświęcić Sławkowi Peszce. Wrócił i chyba wygrał Lechii mecz. No było widać, że nam brakuje Sławka i to potwierdził dzisiaj wspaniałą grą. Także cieszymy się, że wrócił. Uważaliśmy, że lepiej będzie, jak zacznie mecz, bo tą jakość, którą wnosi, to, że potrafi wejść z piłką, to, że potrafi dryblować na pełnej szybkości, potwierdził to dzisiaj. I jestem bardzo szczęśliwy i myślę, że Sławek również, że wyrasta nam na piłkarza wielkiego kalibru. Także na pewno z tego się również trzeba cieszyć, że wszyscy mu starali się pomóc, wrócił i wrócił w wielkim stylu. To ja z drugiej strony, jak Piotr zapytał o Sławka, to zapytam o Rafała Wolskiego. Bardzo anonimowy występ. Może nie. Ja myślę, że to co kiedyś przed moim przyjściem i w czasie mojego pobytu, w pierwszych miesiącach, cechowało to, że wszyscy mówili się to samo o Sławku Peszce. Nagle się stało zupełnie co innego. Myślę, że Rafał potrzebuje czasu, jeśli chodzi o nie tylko wkomponowanie się w grę, ale troszkę chłodnej głowy, troszkę takiego, niech ta gra sama przyjdzie do niego. Jest za bardzo, chce za bardzo i to widać, że chce za bardzo i tutaj mu tego nie można odmówić. Także uważam, że czas pracuje na naszą korzyść. Na pewno razem usiądziemy i porozmawiamy, ale jak mówię, ta gra powinna przyjść sama do niego i czasami zbyt mocno chce, żeby tak jak w tej sytuacji, którą miałem, się pytałem po meczu, chciał uderzyć z pełną siłą, powiedzmy, rozwalić tą siatkę, a to tak nie, czasami trzeba mieć chłodną głowę i tą sytuację, którą się ma wykorzystać. Także tutaj dajmy sobie czas, nie ferujmy żadnych wyroków przedwczesnych. Kolejne pytanie.
Trenerze, chciałem się zapytać o ustawienie. Trzeci mecz ligowy z rzędu gracie czwórką obrońców. Czy to oznacza, że to już będzie taki trend na stałe? Mamy możliwości i to mnie cieszy, że mamy możliwości różnego ustawienia i każdy zna swoje role w każdym ustawieniu, w którym będziemy grać, bo chcieliśmy do tego doprowadzić przez kilka miesięcy. Myślę, że tak jak powiedziałem, mam bardzo inteligentny zespół i oni sobie to przyswajają bardzo szybko, co mnie cieszy naturalnie, bo mówię, można rozrysować 1000 różnych wariantów, ustawień i tak dalej, no trzeba się dostosować do przebiegu gry, do zmian, do tego jak ta gra wygląda, co nam potrzeba w danej chwili, także i w drugiej połowie i Grzesiu Wojtkowiak i Działo wszli do przodu, także to również jest następnym elementem, który możemy dorzucić do tych fundamentów, które stworzyliśmy przez ostatnie kilka miesięcy. Trenerze, jeszcze o kwestie zdrowotne. Czy Kuba zszedł z powodu jakiegoś urazu? Tak. I czy Grzesiu Kuświk nie wszedł, bo też nie był jeszcze do końca sprawny? Tak, Kuba ma lekko naciągniętą dwójkę, także staraliśmy się może nie jak najdłużej go przytrzymać na boisku, ale zgłaszał już problemy w pierwszej połowie. Także ta zmiana była na pewno koniecznością, co skomplikowało również i późniejsze zmiany, bo i chcieliśmy dać Grzesiowi Kuświkowi trochę czasu. Wiadomo, że i Flavio i Marko grali już i w pucharze, także no, akurat Sławek po wejściu już powiedzmy już pod sam koniec było widać również, ja z nim rozmawiałem, że potrzebuje również zmiany, także musieliśmy troszkę powiedzmy wzmocnić ten środek pola z Michałem Hrabkiem, ale myślę, że Kuba się wyleczy do meczu z Legią, będzie w 100% gotowy, bo to nie jest kontuzja, która wykluczałaby go z tej gry, a Grzesiu już był gotowy na ten mecz, także na pewno będziemy pracować nad tym, żeby i tak samo ze Sławkiem, no, chcemy, żeby Bartek również do nas wrócił. Także tu większych, powiedzmy, jeśli chodzi o urazy, większych komplikacji nie ma. Mamy troszkę czasu, żeby się zregenerować i no, doprowadzić wszystkich do pełnej, powiedzmy, sprawności, jeśli chodzi o mecz z Legią.